Witajcie moi drodzy. Nagrywam dzisiaj dla grupy Homeopatia Klasyczna dzisiejsza. Kilka dni temu przedstawiłam Wam przypadek do rozwiązania, przypadek z mojej praktyki. Omówimy sobie teraz analizę tego przypadku, pokażę repertoryzację. Wasze analizy, wasze repertoryzacje włożę w komentarzach pod tym filmem na grupie facebookowej. Przypadek nie był trudny, ponieważ lek jest znany od około 200 lat w homeopatii, dobrze opisany, więc nie mieliście problemów specjalnych, jakieś drobne, tylko zdarzały się pomyłki w rozumieniu rubryk, w przetłumaczeniu błędnym z języka angielskiego na polski, albo też pojawiał się taki błąd często, że wkładaliście podobne rubryki do jednej repertoryzacji, o czym już, na co już wiele razy zwracałam uwagę. A poza tym, no mówię, przypadek dosyć prosty się okazał. Przeczytam Wam jeszcze raz ten wywiad. Wywiad to są fragmenty wywiadu zbieranego przez Skype'a. Wywiad ten zbierałam 7 miesięcy temu, chłopiec 6-letni. Moje obserwacje, które zawsze sobie notuję na boku, które są niezmiernie ważne. Ta obserwacja pacjenta, jego stanu umysłowego w homeopatii klasycznej no jest tutaj najważniejsza. Zaobserwowałam, że chłopiec nie chce pokazać się w kamerze, kiedy rozmawiam z mamą. Ale jest wesołe, gdzieś w tle, daje się w końcu namówić na to, żeby być przed kamerą, ale za chwilę się chowa znowu za mamą, śmieje się, wygłupia. To są moje obserwacje. Mama mówi tak, jak miał zatkany nos, to histeryzował, że się udusi, że nie może spać. Bał się w szkole iść do toalety, w domu też boi się sam pójść do toalety, bo coś przez okno może wejść. Jest lękliwy, czasem zerka za siebie. Rzadko oddaje mocz. Nie pójdzie sam po wodę do kuchni. Nie chce się bawić sam w swoim pokoju. Chce zawsze być z rodzicami. I nie chce sam spać. Jak mama dostała swój lek, to on lepiej spał. Przez jakiś czas. Chłopiec nie lubi twarzy. Mówi, że taka dziwna twarz przeraża go i zaciśnięte zęby. Coś mówi o zaciśniętych zębach. A chodzi o postać Buki w Muminkach. Bał się, że ona przyjdzie do mieszkania. Budzi się w nocy, bardzo się wierci we śnie, dookoła po łóżku potrafi przez sen się przesuwać. Przez sen kopał, odkrywał się i zgrzytał zębami. Musi mieć zapalone światło w nocy. Bał się ludzi. Płakał, jak widział obcych, wstydził się, płakał, izolował, ale potem się spoufalał, wygłupiał i wtedy mówił na przykład takie słowa jak kupa, siku, popisywał się. Uwielbia pokazywać pupę i siusiaka, uwielbia być nago i nie wstydzi się. Nie chciał oglądać jakiejś bajki, bo tam była twarz, mówił, że tam jest twarz. I dziwnych twarzy się boi. Boi się psów, ale nie tak bardzo. Boi się ludzi, jest bardzo ostrożny. Ostrożnie zjeżdża na nartach. Nie lubi dużej prędkości, bo mu się coś stanie. Obawia się, że mu się coś stanie. Uparty, despotyczny, mówi często nie. Jak kaszlał, to mówił, że się dusi. Jak katar miał, to też panikował i mówił, że się udusi. Moje obserwacje zanotowane ponownie. Chłopiec pokazuje mi środkowy palec raz za razem przez kilka minut. Takie wygłupy. Odbieram to jako po prostu takie wygłupy, błaznowanie. Mama dalej mówi, że bił innych ręką i kopał. W przedszkolu go lubią, jest kreatywny, wymyśla zabawy, lubi bawić się z dziećmi. Był nieśmiały, nie podchodził pierwszy do dzieci, choć bardzo chciał. Ma duże pogorszenie po mleku. Pojawia się katar, kaszel, zaśluzowanie, czerwone policzki. Lubi gry komputerowe, strzelanki. Jest generalnie miły, spokojny, nikomu raczej krzywdy nie robi.
Chłopiec dostał lek Stramonium C30, codziennie 3 granulki przez kilka dni i telefon dostałam po tygodniu, przepraszam, maila po tygodniu od mamy. Syn zażywał Stramonium C30, śpi teraz spokojnie, już nie kopie, nie wierci się i ma miłe sny. Budzi się tylko około godziny 5 lub 6. Jeszcze czasami zgrzyta zębami. Mniej się boi przebywać w mieszkaniu. Wcześniej musieliśmy wszędzie z nim chodzić, do łazienki, kuchni. Bawi się sam w pokoju. Ale boi się jeszcze siedzieć przy stole na skraju, gdyż za plecami są drzwi, boi się, że coś wejdzie przez te drzwi. Zawsze chce siedzieć w środku bądź z prawej strony przy oknie. Jak oglądamy film, też chce siedzieć w środku, bo po obu stronach są drzwi. Boi się, że coś wejdzie. Jest jeszcze lękliwy. Zaleciłam jedną dawkę Stramonium C200. Poinformowałam, że można mieć w domu też wyższe potencje. I poinformowałam, jak należy dawkować, kiedy dawkować. I od tego czasu, ponad 7 miesięcy, nie miałam już żadnych informacji. Mam kontakt z rodziną i no, z chłopcem nic tam się nie działo, ani fizycznych, ani psychicznych, jakichś problemów czy dolegliwości nie było nie zgłaszane, nie było żadnych konsultacji, nic nie trzeba było więcej robić. Zobaczymy tutaj analizę. To jest MacRepertory firmy Synergy. Program do analizy homeopatii klasycznej. Zobaczcie. To jest taka ogólna analiza. Pomieszane są rubryki i fizyczne, i psychiczne. Taka klasyczna, nazwijmy to, analiza. Niestety nie mamy tych repertoriów po polsku. Przeczytam Wam te rubryki. Jeżeli jest biały kwadracik, to znaczy, że tego objawu w tym leku nie ma. Tak, a jeżeli jest tutaj te niebieskie, fioletowe i czarne, to znaczy, że ten objaw w danym leku jest. Tutaj na pierwszym miejscu widzicie lek Stramonium, ten, który dostał. Na drugim Belladonna z tej samej grupy, Solanaceae, i tutaj na czwartym też Hyoscyamus. Tak? Czyli widać wyraźnie, że tutaj ta grupa Solanaceae bardzo mocno jest reprezentowana w tych objawach. Shameless exposes the person, czyli taka bezwstydność, obnaża się. 8 leków tylko. Widzicie, tutaj w nawiasach macie ilość leków w danym objawie. Fear, alone being, czyli lęk przed byciem samemu. Fear strangers of, czyli lęk przed obcymi. Fear dogs, lęk przed psami. Light desire for, czyli pożądanie światła. Bladder urination seldom, czyli rzadkie oddawanie moczu. Fear mask. Wzięłam tą rubrykę, mimo że nie ma tutaj tego leku, ale no w analizie gdzieś tam w wywiadzie wydawało mi się, że się pojawił ten objaw. Striking, uderzanie, cautious, ostrożny, timidity, nieśmiały, kicks, czyli takie kopanie, hide, desire to, czyli chowa się, chowanie, fear, suffocation, lęk przed uduszeniem się, generals, food and drinks, czyli dział ogólny, mleko pogarsza, produkty mleczne pogarszają, disobedience, czyli takie nieposłuszeństwo i nieposłuszeństwo u dzieci. Widzicie, że tutaj nie ma tego leku w podrubryce nieposłuszeństwo u dzieci. Wielokrotnie Wam mówiłam, że te rubryki, podrubryki dotyczące objawu u dzieci, no często nas mogą wyprowadzić na manowce. Czyli tutaj trzeba uważać, chciałam Wam tutaj to pokazać. Tak? Czyli zawsze bezpiecznie jest wziąć tą rubrykę ogólną, po prostu nieposłuszeństwo, niż nieposłuszeństwo u dzieci. Tak, mamy wiele rubryk dotyczących zachowań czy objawów u dzieci, ale no jest to dosyć ryzykowne. Jeżeli byśmy opierali się tylko na takich rubrykach, nie wyjdzie nam po prostu najczęściej ten lek, o który chodzi. Potem złudzenie, widzi takie twarze okropne, takie ohydne.
Hideous faces sees delusion, tak? Czyli po prostu tutaj sobie zobaczyłam, że jest taka rubryka, to mi potwierdziło to stramonium, mimo że tutaj w tych nie było stramonium w tej rubryce Fear Mask, tak? Hideous faces of. Tak, ale tu jest złudzenie, że widzi takie ohydne twarze. Wiemy w homeopatii, choroba jest złudzeniem i tak naprawdę my leczymy to złudzenie. A to złudzenie wynika z jakiejś traumy w życiu obecnym, w życiu płodowym lub traumy przodków. Lek homeopatyczny wpływa, jakby oczyszcza tą traumę, ale musimy znaleźć, który dokładnie lek pokrywa te wszystkie objawy, czy pasuje do tego głównego, centralnego złudzenia. Okej, idziemy dalej. Tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze metodę Segala. Jeżeli lek jest dobrze znany, to ta metoda Segala jest bardzo prosta, bardzo szybka, zwłaszcza dla początkujących. Polega na tym, że bierzemy tylko rubryki umysłowe, nieduże. Raczej staramy się te rubryki wynaleźć, takie pewne. I powinien nam wyjść z tych kilku rubryk umysłowych właściwy lek. Tu wzięłam, żeby Wam pokazać. Zobaczcie. Stramonium hyoscyamus belladonna, czyli te leki z grupy Solana C. I czasem trudno jest je rozróżnić, tak? Zwłaszcza u dzieci jest trudno rozróżnić, czy to chodzi o stramonium hyoscyamus belladonna, ponieważ mają ogrom, naprawdę ogrom objawów identycznych, czyli no, nie różnią, niewiele się różnią od siebie, nazwijmy to tak, w takim, no, takim najogólniejszym ujęciu. Oczywiście mają, każdy ma swoje indywidualne objawy, ale często w naszej repertoryzacji one zaczną nam wychodzić na równi i może być trudno je rozróżnić, jeżeli nie uzyskamy w wywiadzie fizycznych lub psychicznych objawów takich tylko charakterystycznych dla tego jednego pojedynczego leku. I zobaczcie, w tej metodzie Segala wzięłam cztery rubryki. Pożądanie światła, shameless exposes the person, czyli bezwstydnie obnaża się, lęk przed psami i lęk przed byciem samemu. Te cztery rubryki pokrywa tylko jeden jedyny lek w homeopatii, mianowicie stramonium. Tak? Hyoscyamus nie ma pożądania światła, a belladonna się nie obnaża. Zobaczcie, lek musi pasować do całości objawów pacjenta, jak klucz do zamka. Ta metoda Segala jest bardzo szybka, prosta. Zobaczcie, tutaj na przykład na czwartym miejscu Lacaninum ma też te trzy objawy wymienione, ale też się nie obnaża. Na przykład, tak? Fosfor nie ma lęku przed psami. Tak? Calcarea też się nie obnaża, zobaczcie. Tarentula nie ma lęku przed psami. Tak? Okej. Ta metoda Segala, rubryki umysłowe, polega na tym, że te rubryki umysłowe muszą być takie przetrwałe, takie wydatne, mocne, pewne, powtarzające się te objawy psychiczne i wtedy dopiero możemy się na nich oprzeć i musimy też dobrze zrozumieć. Z metody Segala w języku polskim jest repertorium, to jest książka Ewy Lang, tytuł jest Nowe repertorium homeopatyczne. I są tam, jest tam około ponad chyba 800 rubryk umysłowych wytłumaczonych, wyjaśnionych. Pokażę Wam na przykładzie, jak, co wnosi ta, oj, przepraszam, to nie tu, co wnosi ta metoda Segala, dlaczego ona przyspiesza szukanie leku. Tutaj macie fragmenty książki Lęk przed uduszeniem, rubryka Lęk przed uduszeniem. I zobaczcie, struktura tej książki wygląda w ten sposób, że mamy rubrykę w języku polskim, w języku angielskim, mamy leki i mamy wyjaśnienie, co dokładnie znaczy ta rubryka słowo po słowie.
Tak? Czyli jest wyjaśnienie, czym jest lęk, bo mamy też rubryki na przykład dotyczące paniki czy niepokoju, anxiety. To jest czymś innym już niż lęk, więc musimy dokładnie tutaj rozumieć każde słowo. Lęk to jest rodzaj nieprzyjemnego uczucia podczas myślenia o czymś określonym. A duszenie się, stan, który może skończyć się śmiercią, w którym zablokowana jest droga prowadząca powietrze do płuc. I wyjaśnienie tej rubryki. Pacjent czuje się dobrze w sytuacji, w której nie nakłada się na niego żadnych nacisków, to znaczy, że on ma uczucie, że się dusi, jeśli obciąży się go zbyt dużą odpowiedzialnością, pracą, obowiązkami. Obawia się nacisków, obowiązków, które ograniczają jego wolność i czynią jego życie niewygodnym i nieprzyjemnym. Czyli ta metoda Segala rozszerza nam rozumienie tych rubryk w homeopatii, czyli objawów, rubryk umysłowych. No daje nam takie szersze rozumienie, analogiczne możliwości zastosowania tych rubryk. I tak jak to dziecko mówiło wprost, mam katar, ja się duszę, ja się uduszę, widzieliśmy lęk przed uduszeniem. Konkretnie pacjent może mówić, ja się uduszę, boję się, że się uduszę, bo po prostu ma duszność, astmę, czy nie wiem, zapalenie gardła, powiększone migdałki i tak dalej. Ale jak widzimy, możemy też wziąć tą rubrykę, użyć tej rubryki, bo ona jest w dziale mind, czyli to jak najbardziej metoda Segala, tutaj możemy użyć do metody Segala. Możemy użyć wtedy, kiedy pacjent mówi na przykład tak. I tu macie w tej książce przykłady, co pacjent mówi. Tak? Jeżeli możemy wziąć tą rubrykę, żeby dobrze zrozumieć tą rubrykę, mamy tu przykłady, jak pacjent w czasie tego wywiadu się wyraża. I pacjent może powiedzieć tak. Czy obserwacja tu akurat jest lekarza. On czuje, że się dusi tą całą pracą, tą całą odpowiedzialnością. Tak długo walczył o swoją pozycję, a teraz dusi się tą odpowiedzialnością i pracą. Tu akurat chodziło o stawy sagrie. Albo pacjent może powiedzieć tak. Czuję się dobrze, bez nacisków z zewnątrz, ponieważ jestem przyzwyczajony żyć w określony sposób. Nałożenie na mnie zbyt wielu obciążeń oznaczałoby dla mnie ograniczenie. Czujemy, że ten pacjent się dusi lub pacjent może powiedzieć, ja się duszę w tej rodzinie, ja się duszę w tej pracy. Rozumiecie? Ja czuję, że tu nie mam czym oddychać w tym środowisku. Tak? Jeżeli pacjent coś takiego będzie mówił, to możemy wziąć lęk przed uduszeniem, mimo że, zobaczcie, że tu nie chodzi o duszenie się stricte fizyczne, tak jak przy astmie. I tutaj macie, widzicie, jest stramonium, nasz lek. Inną rubryką to jest na przykład lęk przed upadkiem, też tu macie stramonium. Chociaż tutaj w wywiadzie nie było może tego objawu widocznego, ale chciałam tutaj tylko pokazać, jak rozumiemy te objawy umysłowe w metodzie Segala, czyli poszerzone rozumienie tych objawów umysłowych i możliwość ich zastosowania w analizie homeopatycznej. Czyli znowu mamy rubrykę po polsku, po angielsku, leki wymienione, które mają w swoim obrazie ten objaw, lęk przed upadkiem. I mamy wyjaśnienie, lęk. Znowu, rodzaj nieprzyjemnego uczucia podczas myślenia o czymś określonym. Bo niepokój byłoby to uczucie nieprzyjemne podczas myślenia o czymś nieokreślonym. Tak? Lęk jest przed czymś konkretnym, tak jak lęk przed psami, przed burzą. I czym jest upadek? Ruch w dół pod wpływem własnego ciężaru, bez środka pomocniczego, potknięcie, opadanie, spadanie, poddanie się, skapitulowanie. I znaczenie tej rubryki, wyjaśnienie jej, pacjent boi się upadku w sensie dosłownym, ale też redukcji, utraty, boi się, że zawiedzie, że się potknie, tak? Że zrobi jakiś taki błąd, który doprowadzi do gdzieś upadku, poddania się, utraty kontroli jakiegoś, nie wiem, prestiżu, na przykład stanowiska, tak? Upadnie, spadnie z tego stołka, wtedy
z tego stanowiska. Rozumiecie? Czyli to nie znowu mamy, nie tylko w sensie takim fizycznym. Lęk przed upadkiem, że dziecko trzyma się matki schodząc ze schodów kurczowo, spódnicy czy ręki. Że chodzi ostrożnie, że widzimy, że ma lęk przed tym upadkiem. Dorosły lub dziecko, nie ma to znaczenia. Ale też w sensie szerszym, jeżeli chodzi o psychikę, pacjent może powiedzieć w ten sposób. Ze mną jest coraz gorzej. Czyli tak jakby szedł po równi pochyłej w dół, jakby się spodziewał zaraz tego najgorszego. Albo dlatego miał on odczucie, gdy rozważał swoje czyny, że jest coraz gorzej i ostatecznie dojdzie do upadku. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zawsze o tą psychikę, o tą gdzieś głęboki lęk podświadomości. Tak? Rozumiecie? Jeżeli będziecie mieć pytania, to możecie w komentarzach potem pod filmem napisać te swoje komentarze, gdyby coś było niejasne, coś trzeba było jeszcze dopowiedzieć. Ok. Pokażę Wam teraz jeszcze program Synergii. Aha, jeszcze chciałam wrócić do tego wywiadu. To jest kilka takich rzeczy, które chciałam wyjaśnić. Mama powiedziała, że jest uparty, tutaj na dole macie, uparty, despotyczny, mówi często nie. Niektórzy z Was brali rubrykę despotyczny, czyli dyktatorial, dyktatorski, ale nie ma, przynajmniej w moim repertorium, nie znalazłam w stramonium rubryki czy cechy dyktatorski. Nie obserwowałam też u tego dziecka tego objawu, kiedy w czasie tego wywiadu, ja cały czas obserwuję, rozmawiając z mamą, obserwuję dziecko, jak się zachowuje i nie widziałam tej cechy dyktatorskiej, także mi to nie potwierdziło. Musiałabym zapytać wtedy mamy, niech poda przykłady, tak? W jaki sposób? Konkretne sytuacje, jak on się zachowuje, co mówi, jakie gesty robi, że ona myśli, że on jest dyktatorski. Często chodzi tu po prostu, tak jak w tym przypadku, że on mówi nie, po prostu jest uparty i mówi nie, i mama to nazwała despotyczny. Nie zawsze rodzic dokładnie uchwyci sens tego zachowania, taki jak dla nas jest ważny i pewny. Musimy zawsze dopytać, musimy mieć pewność, tak? Czyli jeżeli on mówi nie, jeżeli go prosimy o coś i on mówi nie, to jest nieposłuszeństwo, tak? Disobedience, a nie dyktatorial. Rodzic nie ma obowiązku znać tych rubryk i znać dokładnych znaczeń każdego słowa tutaj w objawach umysłowych. To nasze zadanie jest dopytać dokładnie, po trzykrotnie o każdą cechę, o każdy aspekt, tak? Przykładami konkretnymi. Niech mama opisze konkretne sytuacje, a jeszcze najlepiej, jakbyśmy to widzieli. Dziecko dyktatorskie, często, czy w gabinecie, czy nawet w wywiad, jeżeli jest przez Skype'a, zacznie dyrygować, zacznie rządzić. Chodź tu, daj mi jeść, zrób to, zrób tamto. Zobaczymy to dyktatorstwo, jak po prostu dziecko się odzywa do mamy w czasie tego wywiadu. Okej, dobrze. To teraz zobaczę, bo chciałam Wam pokazać. To jest program Synergy, Mac Repertory. Chciałam Wam pokazać. Teraz tutaj chciałabym to. Chyba mi się nie uda przesunąć. Tu na górze jest search, szukaj. Mogę tutaj sobie wpisać stramonium, tak? Wpisuję sobie tutaj stramonium
i mogę sobie tutaj, jak kliknę, pokaż mi rubryki jednolekowe na przykład, tak? I zobaczcie, jeżeli mamy jednolekowe rubryki, czyli rubryki, czyli objawy umysłowe, czyli tu macie dział mind, jest 256 objawów, czyli Lex Stramonium ma wyjątkowych, unikalnych, tylko charakterystycznych dla tego leku objawów w dziale mind 256. Tak? Możemy sobie je prześledzić. Ja mogę być pewna leku bez analizy zaraz po wywiadzie, tylko wtedy, kiedy rozpoznam jedną lub kilka najlepiej cech umysłowych, objawów umysłowych lub innych, gdzie jestem pewna, że tam jest tylko ten lek, tylko Stramonium ma takie objawy. Tylko wtedy mogę się oprzeć na tym leku. Tak, tutaj jest tylko, widzicie, te rubryki, te 250 ponad rubryk umysłowych leku Stramonium. Ja wybrałam z tego kilkanaście, które mogą być przydatne. Zobaczcie. Company Desire for Mania, czyli tu wszędzie macie Stramonium, tak? Będziecie mieć. Czyli pożądanie towarzystwa w manii. Leczymy homeopatycznie choroby psychiczne. Nie jest to żadnym problemem. Tego samego dnia po podaniu leku będzie ogromna poprawa. Natychmiastowa, jeżeli lek jest dobrze dobrany. Zobaczcie, gryzienie, objaw umysłowy, gryzienie w pląsawicy. Biting choreain. Tutaj Stramonium druga. Potem affectation mania in, czyli taka afektacja, sztuczność, to znamy tą rubrykę w Stramonium. Akurat jest podrubryka, tak? Czyli tylko w manii jest ta afektacja, sztuczność, teatralność, może być wyrażania w gestach lub w mowie, nie jest to istotne, ale w stanie manii jedyny lek Stramonium, tak? I ten lek Stramonium wyleczy tego chorego z manii, tak? Z choroby psychicznej. Dalej macie abusive, insulting, crying with, czyli ktoś obraża innych, obsypuje jakby wyzwiskami, obraża, ale przy tym płacze. Tak? Taki crying. Company desire for menses after, czyli znowu objaw umysłowy, pożądanie towarzystwa po miesiączce. Dalej delusions fire room is on, czyli złudzenie, że pokój jest w ogniu. Jak to będzie się wyrażać w słowach pacjenta, to nawet nie chorego psychicznie, w złudzeniach po prostu, to musicie sobie cofnąć się do metody Segala. Rage, fury, laughing with, czyli furia, taki szał, furia, czyli taka ogromna, ogromna złość nieopanowana ze śmiechem. Zobaczcie, jedyny lek. Jeżeli coś takiego byście gdziekolwiek zobaczyli czy usłyszeli, wiecie bez analizy, bez repertoryzacji, że to lekiem pacjenta, który wyleczy jego wszystkie choroby psychiczne i fizyczne, jest Stramonium. Sing desire to menses during, czyli pożąda śpiewania, śpiewa podczas miesiączki. I teraz zobaczcie, pożądanie śpiewania obscenicznych piosenek w czasie nimfomanii. Nimfomania też jest taka choroba psychiczna. Nazwijmy to, że to jest choroba psychiczna. To nie jest taki zwyczajny stan. I tylko Stramonium, tak? Będzie śpiewał. Może mieć wiele leków, gdzie jest nimfomania, ale śpiewanie obscenicznych piosenek w czasie tej nimfomanii, stanu nimfomanii, będzie miał tylko Stramonium. Złudzenie psów, czyli psów wielkich, bo same psy, widzi psy, czy złudzenie psów, to jest więcej leków, ale jedyny lek Stramonium ma
będzie miał złudzenie wielkich psów. To może być też w snach. To sny i złudzenia właściwie w homeopatii możemy tożsamie traktować, czyli jeżeli pacjent będzie miał sny o dużych psach, no możemy to podciągnąć, możemy tutaj sprawdzić tą rubrykę i zobaczyć, czy jednak inne cechy, objawy pacjenta, dolegliwości też nie pokrywają tego leku z tramonium. Zobaczcie, laughing, explosive, takie eksplodujące, jak eksplozja, no nie wiem jak to może, jakoś pomożecie mi przetłumaczyć. Myślę, że każdy rozumie taki śmiech, no nie wiem, wyobrażam sobie jako taki głośny, eksplodujący, jak eksplozja, taki nagły, gwałtowny, bardzo głośny śmiech. Tak to sobie wyobrażam tą rubrykę, bo nigdy jej nie zastosowałam w praktyce. Stramonium. Zobaczcie, mania z powodu szoku. Czyli pacjent przeżywa jakąś no, straszną traumę, nagłą, doznaje szoku i od tego momentu jest w stanie manii. Objawia się choroba psychiczna. Tak? Cechy manii prezentuje z powodu szoku. Jedyny lek stramonium. I tutaj w nawiązaniu do naszego przypadku chłopca 6-letniego shameless exposes the person children in, czyli bezwstydny obnaża się u dzieci. Obnażanie się, bezwstydność u dzieci. Jedyny lek stramonium. Zobaczcie. Okej. To wszystko, co miałam, kochani, na dzisiaj dla Was. Piszcie pytania, zgłaszajcie i do następnego razu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za Wasze analizy, które mi przysłaliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.